Czyli trochę bawisz się w koziołka matołka, czy... Trochę taka... nie przestawiłem się z tej koncepcji zabawy, że to jest ciągle jakaś bardzo poważnie przeżywana historia, że zabawa, odkąd pamiętam, od dziecka pamiętam, że zabawa była najważniejsza. Ale to jest tak, że Paweł Althammer staje się koziołkiem, czy to jest trochę na odwrót, że właśnie koziołek jest w tygodniu przebrany za Pawła Althammera? Właśnie, wydaje mi się, że jeżeli zabawa ma być poważnie traktowana, to nie możemy stawiać wyżej żadnego z nich. Nie możemy powiedzieć, że Paweł Althammer bawi się w koziołka, bo to by jakby podważało sensowność istnienia koziołka, jego prawdziwość. Koziołek jest zupełnie prawdziwy, jest poszukiwaczem siebie. A w jakich miejscach był koziołek? No właśnie, gdzie go nie było, bo był w Brazylii, był w Mali, tak? Koziołka nosiło. Stoczni Gdańskiej. U dogonów. A czego... Co jakby koziołek przywiózł z tych podróży? Przywiózł kiedy za każdym razem wraca do Polski. Przywiózł taką refleksję, że nie znalazł tam domu. Tam, gdzie szukał. Czy też nie znalazł tam skarbu. Nie znalazł tam lepszej wersji siebie. Co niekoniecznie doprowadziło go do frustracji, tylko doprowadziło może do takiej refleksji, że jest trochę jak ślimak, że poszukuje domu, nosząc go ze sobą wszędzie. Że będąc domem, wędruje i szuka. I ma taki tobołek, taki zapas, nazwijmy, doświadczeń, który mu czasem już ciąży. Że ten tobołek odstawia, siada, tak jak my sobie teraz siedzimy, żeby odpocząć. Często ten odpoczynek jest tym stanem, który można nazwać spokojem czy też domem. Wtedy dopiero koziołek może się poczuć u siebie. Czyli po każdym powrocie wraca do siebie, tak? W jakiś sposób. To pokazuje chyba, że ta zabawa zabawa w bawienie trwa. Co jest w tobołku? Zawsze mnie to zastanawiało, bo to jest chyba tylko jedna kluczowa rzecz, bo wygląda na bardzo niewielki. Czy to jest telefon komórkowy? Tak. No właśnie, co stanowi obciążenie tobołka? Tutaj na przykład, żeby, jak to mówić, nie być gołosłownym, możemy zajrzeć do tobołka i prawdopodobnie rozpoznamy część jakiejś historii, bardzo często zapomnianej. Wydaje mi się, że to, co jest w tobołku, niechaj będzie zawsze miłą niespodzianką i zaskoczeniem. No chyba, że to jest sekret i nie chcesz tego odpakowywać. Wiesz, to nadal jest sekret, ponieważ jest tutaj Dermacolor Fixer Spray. Czyli coś, czego długo szukałeś. Tak, ale coś, czego nie spodziewałem się tu znaleźć. Chyba jakaś farba do skóry. No myślę, że... Śmierdząca. No, taki pustynny trochę koziołek, co? Tak. Muszę powiedzieć, że nie ma wielu potrzeb, jeżeli chodzi o wędrówkę. Podobał mi się zawsze ten tobołek. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest tajemnica. Aha. Że tak naprawdę to dociążenie nie jest rzeczywistą zawartością toboka, bo nasza wyobraźnia na jego temat jest jego zawartością. No teraz trochę zabiliśmy historię, bo wiemy, co jest w środku. No. Albo zabiliśmy, tak albo jest. Przekierowaliśmy ją trochę, jak w zabawie. Mhm. Wiesz, jak się dobrze zbierze dobra grupa, że tak powiem, do zabawy, to nie tak łatwo zepsuć zabawę. To też powiedz o swojej podróży, Filipie, skoro wymieniamy się doświadczeniami. Opowiedz mi o mojej podróży przez płeć, tak? Przez płeć, trochę. Przez tożsamość, przez poszukiwanie skarbów. Wiesz co, ona jest właśnie dalej bardzo otwarta i trochę nie wiem, w jakim kierunku pójdzie, bo na razie polega bardziej na rozmywaniu granic, wiesz. Mhm. Że takim punktem wyjścia były takie sztywne właśnie, że kobieta, mężczyzna i że po prostu trochę patrzę, jak to się rozpływa. Ty w sumie jakby też masz takie rozpłynięcie między właśnie
zwierzęciem, postacią z bajki, tak? A człowiekiem. Tak, prawdopodobnie jakieś może inne wątki mi się rozpływają, ale to co nazywasz rozpływaniem albo rozmazywaniem, albo tłowieniem nawet, jest... Że to jest w jakiś sposób pociągające, wiesz, nie wiesz czemu to robisz, ale wiesz, że to jest na jakiś kierunek po prostu. No, może też, nie wiem, czy to słowo tutaj jeszcze zadziała, czy wiesz, wobec dzieci pewnie tak, wobec dorosłych już będzie miało dosyć szczególne skojarzenie, ale po prostu to bawi. Mhm. Obserwowanie i rozpływanie albo wspieranie jest trochę jak zabawą w alchemika. Mhm. A co będzie, wiesz, gdzie jestem jeszcze, do jakiego momentu jestem tu, a do jakiego już jestem gdzieś indziej. Mhm. I czy przez cały czas byłem tu, gdzie jestem? Czy też no, mimo tych wszystkich zabaw i transformacji, dzięki nim przeobraziłem się. Aha. Nie? Ale to jest trochę tak, że jakby koziołek po tych wszystkich latach, kiedy nim jesteś, już jest trochę też inny? Że... No tak, jest już taki spłowiały, jest tak spłowiały. Poza taki... tym, że się zmienia kolor i od czasu do tak, czasu. Parametry kostiumu się zmieniają, albo ja się zmieniam, który ten kostium zakładam. Już mnie na przykład bardziej głowa koziołka uwiera. Mhm. Wiesz, już może buty za luźne. A jak zwierzęta reagują na koziołka? Z którego jest plemienia? Czy to jest... Są chyba przyjacielskie. Mi się wydaje, że koziołek jest takim, że powiem, animal friendly. I też jest nature friendly. Że jest to, że zabawa też ma, znaczy przyroda też jest zabawą. Aha. Też się bawi. Skrzętnie po prostu przesuwając się z jednego miejsca w drugie, ciągle jest sobą. Przebierając się, wiesz, z jesiennych liści w wiosenne przebiśniegi, jest po prostu sobą przez cały czas. Chyba dobra nauczycielka zabawy w ogóle.